Witam Państwa bardzo serdecznie. Przemysław Renda, 4 Q Karate Kyokushin, Buska Szkoła Karate Kyokushin. Dzisiaj, proszę Państwa, szczególny dzień dla buskiego sportu, ale szczególnie dla nas, dla buskiego środowiska karate, ponieważ wystartowaliśmy z pierwszym inauguracyjnym treningiem naszego nowego, nowo powstałego klubu. Założycielem tego klubu jest sensei Marek Prasek, 4 Dan. Dotychczas funkcjonowaliśmy w Busku jako Buska Sekcja Karate Kyokushin. Podlegaliśmy pod Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea. Od dzisiaj mamy przyjemność funkcjonować już jako oddzielny, samodzielny klub. Według swoich zasad, według swojej wizji karate, kroczyć swoją drogą, swoją ścieżką. To, co Państwo widzicie za mną, to cała nasza grupa, cała nasza rodzina karate, z którą spotykamy się dwa razy w tygodniu w Busku, spotykamy się dwa razy w tygodniu w Oleśnicy, dwa razy w tygodniu w Wiślicy. Trenujemy wszyscy razem po to, by stawać się lepszymi, by te treningi nasze miały jakąś wartość nie tylko sportową, ale też taką merytoryczną. Uczymy dzieci nie tylko tego, jak się zachować na macie, ale również poza nią. Uczymy szacunku, uczymy dyscypliny, uczymy wytrwałości w dążeniu do celu. To są te wartości, które nam przyświecają, które zawsze będą z nami i którym jako starsi koledzy chcemy dawać przykład młodzieży, dzieciom, tym, którzy z nami ćwiczą. I na końcu chciałem jeszcze serdecznie wszystkich Państwa zaprosić na treningi razem z nami. Karate to sport, który można zacząć trenować w każdym wieku. Nie trzeba zaczynać od dziecka. Można przyjść jako dorosły i również świetnie się w tym realizować, świetnie się w tym sprawdzać. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zapraszamy na treningi. Us!